Dzień dobry serdecznie. Totalnie pory te sytuacje się wydarzyły. Powiem wam szczerze wczoraj. Bo to, że Barcelona straciła punkty z marką, to jest pierwsza rzecz, o której sobie powiemy. To, że Grzegorz Krychowiak zrezygnował z gry w reprezentacji, dlaczego i tak dalej, to jest to też to, o czym sobie powiemy, ale największym bekowym tematem jest dla mnie Osimen i Napoli i ich drama, która wyniknęła na świeżo. Co tam się dzieje? Słuchajcie, Napoli to jednak potrafi być stanem. Umysł, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, i no tutaj weszli na wyższy poziom, to musimy sobie Powiedzieć szczerze. Zanim ruszymy, ostatnie przypomnienie. Tylko do piątku specjalna oferta na piłkarski ekspert quiz w przedsprzedaży. Jeżeli chcecie nie tylko dostać drugą edycję tej gry, pierwsza, przypomnę, wyprzedana quiz, który można grać nieskończoną ilość razy ze znajomymi, dobrze się bawić, piłkarski i jeszcze mieć nasz autograf i jeszcze mieć szansę występu w odcinkach, to to jest ostatni gwizdek. Tylko do piątku. Link w opisie na stronie naszego sklepu. Macie dostępny piłkarski ekspert quiz. Tam zapraszam, a my jedziemy z tematem. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Dobra, zacznijmy, moi drodzy, od tego Krychowiaka, bo to jest szybka piłka, wiadomo o co chodzi. Jego ostatnie występy w reprezentacji nie napawały optymizmem. Jeżeli mamy sobie jakoś określić dyplomatycznie, ostatnie występy Krychowiaka w reprezentacji nie napawały optymizmem. Politycznie, akurat wybory się zbliżają, więc wszystko na czasie. No i. Zmienił się selekcjoner, bo poprzedni miał tak wywalone, że już stwierdził, że nawet tego Krychowiaka będzie powoływał. Zastanawiano się, co probierz wymyślić. Co z tym Krychowiakiem? No bo tak, nie powoła, tu przed chwilą był to przecież podstawowy zawodnik i tu zaraz mogą być znowu jakieś afery, kolejne dramy. Okazuje się szef probierz Szef. Oczywiście to nie jest oficjalna informacja, ale myślę, że możemy się domyślać. Następujący scenariusz, moi drodzy, że miał miejsce, czyli Michał Probierz wysyła tę ogólną listę powołań, szeroką do zawodników i kontaktuje się z Grzegorzem Krychowiakiem mówiąc mu Grzesiu, się Wy nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Widziałem twoje ostatnie występy. I nie napawają one optymizmem. Ewentualnie rzucił coś w swoim stylu, że nie chce walnie whisky zamiast grać w piłkę, bo lepiej mu to może wyjść. W każdym razie powiedział to, że dał mu znać, że go nie powoła, ale wyszli z tego z twarzą, nie na zasadzie Grzesiu nie zostanie powołany, bo to, bo tamto. Tylko, Grzesiu, albo sam na to wpadł, albo doszli do takiego wniosku wspólnie, nie wiadomo. Grzegorz sam opublikował wpis, że w dniu dzisiejszym, uwielbiam to stwierdzenie, w dniu dzisiejszym oficjalnym dokumentem urzędowym, którym jest mój wpis na Instagramie, w dniu dzisiejszym kończę karierę w reprezentacji Polski, że super zaszczyt, że 100 meczów i tak dalej. I ja uważam, świetna decyzja. Po pierwsze, kończy ten cyrk związany z Krychowiakiem wokół kadry. Czy będzie, czy nie będzie, jego forma zasługuje, nie zasługuje. Koniec. Out. Mamy to. Po drugie, jest to właśnie zrobione też w taki sposób, nie że trener powiedział, nie będę powoływał Grześka, jego forma jest niewystarczająca, tylko piłkarz sam oficjalnie jakby stwierdza, że to on rezygnuje. Rewelacyjne uważam rozwiązanie, nie zostawiające jakiegoś syfu, nie zostawiające dymu. Wszyscy zadowoleni i na koniec po tych 100 meczach warto powiedzieć Grzegorzowi Krychowiakowi... Dziękuję. Raz, że w ten sposób udało się to rozwiązać, ale przede wszystkim też za te świetne momenty, które pamiętamy, kiedy on był w trakcie euro i w Sewilli, jednym z najlepszych uważam zawodników. Grających na tej pozycji w jego stylu. I jeżeli ktoś pamięta, to się nie dziwi. On potrafił czyścić Messiego, potrafił czyścić Ronaldo. Był w tym rewelacyjny. I dziękuję za to, za te wszystkie wspomnienia. Przede wszystkim za to Euro 2016. I pozostaje życzyć powodzenia w dalszych biznesach. Na pewno sobie poradzi. Web do tego wydaje się, że. Ma, także plus wielki dla całej sytuacji, również dla Probierza, za, za to, jak ta sytuacja została ogarnięta. Naprawdę sztos. Zanim przejdziemy do Barcelonki, bo Wy pewnie chcecie zobaczyć, jak ja się tutaj będę produkował, że jesteśmy dziadami i tak dalej, to ja Wam powiem, kto jest dziadem. Dziadem to jest w ogóle Napoli. Napoli to jest jakieś takie dziwne uniwersum, że. Nawet jakby mieli być w ekstraklasie albo mieć coś wspólnego z PZPN, to stwierdziłbym, że to jest za mocne. Słuchajcie, no, zrobili coś takiego, nie wiem czy kojarzycie, no mówiłem wam ostatnio, że Napoli straciło punkty, Osiman nie strzelił karnego, nie trafił. Wyobraźcie sobie typa, który zarządza klubowymi social mediami, TikTokiem Napoli. Jest taki typek, nie? I wyobraźcie sobie, że on wrzucił filmik, gdzie. O Simen biegnie, I a ona penalty z takim głosikiem podłożonym: Penalty, penalty, referee, O, oh, you give me penalty. Thank you, thank you, thank you. O czym bierze rozbieg. I nie trafia, nie? No, powiem tak. Prywatnie, ja jako ja, lubię takie rzeczy, bo jest to dystansik, bo jest to humorek. Dystans, humor. Dobra zabawa. Rozumienie, że jest to tylko sport, piłecz I ja to rozumiem, ale ja jako kibic, bo ja jako człowiek, który myśli i zna to ego piłkarzy, które jest rozdmuchane po prostu w wielu przypadkach do granic, nie? To nie czaje, jak można na własne social media wrzucić post kręcący bekę ze swojego piłkarza. W ten sposób. No nie rozumiem, ale wyobraźcie sobie, że to nie był jedyny, bo oni wrzucili jeszcze coś gorszego, jeszcze coś głupszego, jak wam się wydaje, że to jest to. Zdjęcie o Simena z wystawianym językiem. I'm not a boy, I'm not a girl. A ko, ko, ko. ko, 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 ko. A na kokonat. <śpec> Naprawdę, to mniej więcej tak leci. Nie jestem chłopcem, nie jestem dziewczynką, jestem kokosem ko, 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 kokosem i zdjęcie Osimena z kokosem. Co, 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 co trzeba mieć w bani, żeby na oficjalnym TikToku na Poli coś takiego wrzucić ze swoim piłkarzem? No powiem wam, kurde nie wiem, nie wiem autentycznie. Nie wiem, czy tam coś było za dużo wzięte. Czy właśnie może za mało, czy to jest w ogóle, my nie rozumiemy tego żartu, ale powiem wam, że Ossimen też nie zrozumiał. Już jest afera kręcona, gdzie on tam miał, mówiło, czy może nowy kontrakt, to tamto. Usunął wszystko ze swoich social mediów, co, co związane z Napoli. Nie ma. Wykasował. Foch turbo, nie? Tak jak kobieta na was strzeli czasami focha, to on zrobił to w formie jeszcze wyższej. To już jest foch turbo. Agent jego mówi, że to jest niedopuszczalne i ciężko się z nim w ogóle nie zgodzić w tej sytuacji. Że wrzucane są takie rzeczy i usuwane jakoś z opóźnieniem, bo oficjalnie osunęli za jakiś czas, nie? Ale że jakiś łeb wpadł na to, żeby to wrzucić, więc drama jest duża, bo wyniki w lidze... Nie najlepsze. Do tego dojdzie syf, no bo to wywoła syf. To będzie syf w szatni. To jest syf pomiędzy ważnym piłkarzem a klubem. Na własne życzenie robić sobie takie głupoty. Panie, kurde. Panie. Jednak, to te, te rzeczy, które się słyszy o Napoli zakulisowo, to one coś tam chyba jednak w sobie mają. No ale dobra, ja wiem, chce ci krwi. Krwi, krwi najżyzdrzej dotyczącej mojej opinii meczu Barcelonki. Wczoraj z Majorką, kto oglądał ze mną, ten wie, kto oglądał sam, też wie. Mianowicie Barcelona traci punkty, dzisiaj najprawdopodobniej straci lidera, bo Real gra banalny mecz u siebie. Ale jak do tego doszło? dwa do dwóch moi drodzy, w pierwszej połowie najbardziej żałuję tego, że w pierwszej połowie, kiedy można było i trzeba było schodzić na przerwę z prowadzeniem, Barcelona schodziła przegrywając. Rafinha zmarnował rewelacyjną sytuację, sam na sam nie trafił w ogóle w bramkę zdembelił jak to określiliśmy ładnie, a João Felix choć uderzył ładnie, w, po dobrej też akcji całej drużyny, to niestety bramkarz to Wyjął. Gong na mordę. Ter Stegen to nie miał swojego dnia, bo najpierw podaje rywalom, później robi wyjście z bramki, takie, no niespecjalnie, więc w dużej mierze ta porażka jest jego udziałem. Nie tylko jego, bo tam naprawdę tę listę można wymieniać. Do tej pory Romeu, wy wywiązujący się rewelacyjnie ze swoich obowiązków, no wczoraj stwierdził, że ma dzień wolny, bo rotacje chyba też dotyczyły jego samopoczucia na boisku. Ten duet Araujo z Martinezem, no nie zabanglał, jeżeli mam być szczery. Balde jeszcze też nie wszedł na ten swój tryb. Z tego sezonu i tak możemy sobie wymieniać. Jeszcze nie było De Jonga do tego. Rotacje, właśnie lewy zaczyna na ławce. Ferran w pierwszym składzie okazał się, że nie jest rekinem, tylko kurde, taką gumową. Kaczuszką do wanny. No, wczoraj okazuje się, że wszystko było źle. Szyny były złe, podwozie też było złe. No i zła była ogólnie ba gra Barcelony, ale nie tak fatalna jak z hetafem. To nie jest ten sam poziom. Uważam, że Barcelona wczoraj naprawdę mogła ten mecz wygrać, gdyby nie te wspomniane indywidualne błędy i gdyby lepsza skuteczność. I trochę inną byśmy mieli optykę w ogóle na cały ten mecz. Co nie zmienia faktu, że jest to jakiś tam sygnał alarmowy, że przy tej próbie rotacji się to wszystko wywaliło na mordę. Jak w tym wszystkim ocenić? Eliak Ruperci. I w ogóle Y jak Jamal, to też co musimy powiedzieć o Y jak Jamalu, bo rzut karny. Wiele osób domagało się rzutu karnego. Otóż uważam i mówiłem to wczoraj na live, widząc te powtórki: nie ma szans, słuchajcie, nie można gwizdać karnych tylko dlatego, że jeden typ dotyka drugiego w polu karnym, i to w momencie, gdy ten, który jest dotykany, już się wywraca. To jest ewidentna próba wymuszenia. Ten kontakt nie wywróciłby go, nie wytrąciłby go, więc nie można dotknął mnie, poproszę karny, to tak nie działa i raczej starajmy się w tę stronę niż domagania się za każdy kontakt rzutów karnych, bo to dopiero byłaby paranoja, nie? Ale co z tym Eliak-Robercikiem? Wystawiłem mu ocenę 3, czyli dostateczny, bo o ile taki na przykład e, nawet Deulofeu, który z bramką wczoraj był... Jak Kto był na live ten wie dlaczego Deulofeu eee, Albo Jamal, Jamal przede wszystkim, świetne wejście Zresztą on i Cancelo to jest taki poziom rozpierdzielu na prawej stronie Techniki, rozegrania, tego, tego show piłkarskiego Że żałuję, że Jamal jest jeszcze tak młody, bo już bym go cisnął w każdym meczu Ale wiem, że nie wolno, więc dobrze, że tam wchodzi na te końcówki Lewy takiego wejścia nie miał Miał świetne przepuszczenie właśnie przy bramce Deulofeu i to trzeba przyznać, że to było naprawdę świetne. Młody zresztą też dobre wejście. Poza tym lewy no raczej nic. Więc taka trójczyna wieża. No też nie grał całego meczu pół godzinki, więc ta ocena też musi być adekwatna do tego. No taka trójeczka, czyli ocena wyjściowa bym powiedział, bo no, ciężko coś więcej o jego występie powiedzieć. No i co? No i niestety dupa, no, wkurzyli mnie, powiem szczerze, bo miało to wszystko być dobrze, terminasz, kurde, jest ułożony tak, że to się powinno wygrywać wszystko i na ten klasyk się jest w hotelu a lidera jechać, to se sami robią komplikacje i mnie denerwują, no. No i taka jest sytuacja i szczerze wam mówię, że mnie zdenerwowali. Przykro mi. Jak was też zdenerwowali, dajcie znać w komentarzach, a jak was ucieszyli, nie dawajcie znać w komentarzach. Rozumiemy się? Dziękuję. I przypominam piłkarski ekspertku, jest tylko do piątku ta oferta z tymi konkursami, z tymi autografami, z tym możliwością udziału w odcinku na live, więc serdecznie zapraszam. No, a ja dziękuję i widzimy się w komentarzach. Pa, pa.